uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Spójrz, spójrz w dół.
Pierwsze miejsce ze Słowa Bożego, które chcielibyśmy wziąć pod uwagę, jest z Ewangelii Mateusza, rozdział 11, od 28 wiersza. To jest strona 21 w tych Nowych Testamentach niebieskich. Pan Jezus tutaj mówi, że można do Niego bez żadnych ograniczeń przyjść. I mówi to takimi słowami. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. Widzimy tutaj kilka bardzo ważnych elementów. Pierwszy z nich, że w Panu Jezusie jest odpoczynek dla naszych dusz. Czym jest dusza? Człowiek posiada duszę, posiada ducha i posiada ciało. Ciało można porównać do namiotu, w którym mieszka człowiek, czyli dusza i duch. I ten namiot, każdy z nas, kto jest w stanie ten swój namiot zaobserwować, przyjrzeć mu się, musi stwierdzić, że ten namiot się rozpada z każdym dniem. Jest z nim coraz gorzej. Owszem, zaraz po urodzeniu ten namiot się rozwija. Do mniej więcej 25, może 30 roku jest z nim całkiem nieźle. A potem normalną koleją rzeczy jest, że ten namiot się rozpada. Któregoś dnia dojdzie do tego, że ten namiot całkowicie się rozleci, rozpadnie. I jeżeli ktoś nie ma mieszkania u Boga, to zostanie bez żadnej bezpiecznej ochrony. Jest to pewien obraz, który mówi, że po śmierci trafia się do miejsca, gdzie jest brak spoczynku, brak ochrony. Nazywamy to miejsce sądem Bożym, bo postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. A po sądzie, w wyniku tego, co Bóg oceni w naszym życiu, jest zagłada wieczna, jeżeli ktoś ma choć jeden nieprzebaczony grzech. A każdy z nas ma grzechy, każdy z nas popełnia grzechy. Każdy z nas ma to do siebie, że nie jest doskonały, tak jak oczekuje tego Bóg w swoim Słowie, czyli w Biblii. Każdy z nas podlega upadkom. Ale Pan Jezus mówi, że jeśli się do Niego przyjdzie, to On da nam odpoczynek. To znaczy, że jeśli zaufamy Panu Jezusowi, jeśli do Niego przyjdziemy, to nie musimy się lękać tego przyszłego sądu, przyszłego potępienia, przyszłej zagłady w jeziorze ognia i siarki, bo On da nam odpoczynek. Dlaczego ludzie są spracowani i obciążeni? Dlatego, że przez całe życie przed lękiem, przed śmiercią, z lęku przed śmiercią żyją w pewnego rodzaju niewoli, zniewoleniu. Są obarczeni świadomością przemijania. Każdy z nas wie, że kiedyś ciało nasze się rozpadnie.
I ludzie znaleźli różne sposoby, żeby temu zaradzić. A to prowadzą zdrowy tryb życia, ale wiemy, że wszyscy specjaliści od zdrowego trybu życia prędzej czy później znajdują się w grobie. Inni znajdują sposób, żeby jak najbardziej na ziemi osiągnąć różnego rodzaju wpływy i władzę. Rozpierają się jak cedr. I znowu możemy powiedzieć, że historia nas uczy, że każdy z takich rozpierających się ludzi prędzej czy później przemija. Im wyżej się wdrapał, tym z większej wysokości spada. I to jest niestety rzecz powszechna, że to wywołuje w nas pewnego rodzaju strudzenie, spracowanie, obciążenie. Jeżeli nie znamy Pana Jezusa Chrystusa, to jesteśmy skazani na takie właśnie przemęczenie. Ale na całe szczęście Pan Jezus powiedział, że kto do Niego przyjdzie, to znajdzie odpoczynek. Jego dusza całkowicie będzie miała odpocznienie w Panu Jezusie Chrystusie. I jarzmo Pana Jezusa jest przyjemne, a brzemię lekkie. Jarzmo to jest takie słowo, którego dzisiaj za bardzo na co dzień nie używamy. Jest to takie urządzenie, w które wpinało się dwa pociągowe zwierzęta na przykład. I w tym jarzmie szły dwa takie zwierzęta i ciągnęły na przykład wóz albo orały razem pole. I Pan Jezus zaprasza nas, żebyśmy do Niego przyjść, żebyśmy mogli do Niego przyjść i że Jego brzemię jest przyjemne. To znaczy, że jednym w tym brzemieniu będzie On, a drugim w tym brzemieniu będzie ten zaproszony, jeśli do Niego przyjdzie. Taki piękny obraz, który mówi, że Pan Jezus będzie z nami ciągnął wszystkie rzeczy na tej ziemi. Że będzie nam towarzyszył przez całą wieczność. Jest to wspaniała przyszłość być razem z Panem Jezusem w jednym jarzmie. Jego jarzmo jest przyjemne. A brzemię, albo inaczej ciężar, który On nakłada, jest lekki. I to jest właśnie to, że On, kiedy się do Niego przyjdzie, daje narodzenie na nowo, daje nową naturę. I ta nowa natura powoduje, że wszystkie oczekiwania Boże wobec człowieka są dla nowonarodzonego lekkie. A kroczenie razem z Panem Jezusem jest przyjemne. Dlatego możemy w pełni zaufać Panu Jezusowi, gdyż właśnie Pan Jezus jest tym, który jest w stanie ten nasz trud codzienny uczynić lekkim i jest tym, który potrafi dać nam odpoczynek. Jedyne usatysfakcjonowanie, jakie jest możliwe na ziemi, to jest właśnie to, które jest w Panu Jezusie Chrystusie. Kolejne miejsce jest ze Starego Testamentu. W tych niebieskich Nowych Testamentach nie ma tej części, dlatego proszę czytać to ze skryptu. Izajasza 45:22. Tam Bóg powiedział słowa takie, które kierują myśli nasze na właśnie Boga. Wiemy, że Bóg odwiecznie istnieje w trzech osobach. Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. I Pan Jezus Chrystus jest właśnie Bogiem. I te słowa też pasują nam do tego tematu zaufaj Jezusowi, bo wszystko, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nas jawne, gdyż Bóg nam to objawił i właśnie najwyższym
Punktem objawienia Bożego jest osoba Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj w Izajasza 45:22 padają takie słowa. Mówi to Bóg. Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. Tak, to jest prawda. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. I tylko Bóg może zbawić. I Bóg postanowił, że to zbawienie jest całkowicie oparte na Nim. To On w osobie Pana Jezusa Chrystusa przyszedł na ziemię i upodobnił się do grzesznego człowieka tak bardzo, że nie było widać na zewnątrz żadnej różnicy. I stał się człowiekiem, stał się sługą, stał się uniżonym człowiekiem i był uniżony aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Potem wiemy, że ta śmierć wyglądała tak, że była to najbardziej haniebna śmierć na krzyżu Golgoty. Ukrzyżowanie trwało około 6 godzin, w sensie od momentu przybicia Pana Jezusa do krzyża. Pierwsze 3 godziny jeszcze było w miarę jasno, a potem były 3 godziny ciemności. W środku dnia, mniej więcej od 12 do 15, stało się ciemno. I w czasie tych 3 godzin ciemności na Pana Jezusa został włożony Twój grzech. On stał się grzechem zamiast Ciebie. On stał się grzechem zamiast mnie. I umierając na krzyżu, Pan Jezus Chrystus uczynił doskonałe dzieło zbawienia, dzięki któremu już żaden grzech nie jest barierą między Tobą a Bogiem, jeśli do Boga przyjdziesz, jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa, jeśli zaufasz Jezusowi, to całkowicie wystarczy to, abyś był zbawiony. I tutaj ten obraz Izajasza mówi wyraźnie: spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego. Spojrzenie nie wymaga żadnego wysiłku ze strony człowieka. Nie jest to związane z żadną pracą rękami, z żadną pracą nogami. Spojrzenie wymaga jedynie, aby popatrzeć. I tak właśnie jest ze zbawieniem, że zbawienie jest niezależne od uczynków człowieka, bo człowiek już udowodnił swoim życiem, że jedynie potrafi mniej lub bardziej grzeszyć. Nie ma nic dobrego w żadnym z nas. I dlatego nasze dobre czyny są przed Bogiem jak pobrudzone szmaty, splugawione szmaty. Tak mówi zresztą prorok Izajasz, że nasze dobre czyny są jak splugawione szmaty. I to niestety jest tak, że właśnie od samego początku każdy z nas na własną drogę zboczył. Każdy z nas ma ręce zgrabne do czynienia źle. Każdy z nas ma myśli od samego początku złe. I dlatego nic nie jesteśmy w stanie wykonać dla swojego zbawienia. Jedyną rzecz, którą możemy zrobić, to w ufności spojrzeć na Boga, aby nas ratował. Zaufaj Jezusowi. On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i dlatego przyszedł na ziemię, aby umrzeć za Twoje grzechy. Zaufaj Jezusowi, bo to jest jedyne, co możesz zrobić.
To jest jedyna możliwość, żeby uzyskać zbawienie. Spojrzenie nie wymaga twoich uczynków. Spojrzenie to jest po prostu zaufanie Bogu, zaufanie Jezusowi. I bardzo ważna rzecz, że poza tą drogą zbawienia nie ma żadnej innej możliwości. Nie możesz zaufać czemukolwiek innemu lub komukolwiek innemu, lub też w inny sposób skorzystać ze zbawienia, bo to zwyczajnie nie zadziała. To zwyczajnie będzie dokładanie do twoich grzechów kolejnego zła. Kolejne miejsce jest z Dziejów Apostolskich, 4 rozdział. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Tam apostołowie tłumaczyli się przed bezbożnymi przedstawicielami tamtejszych władz religijnych z uzdrowienia człowieka, który został uzdrowiony mocą Bożą. I widzimy tutaj wyraźnie takie słowa. Ja przeczytam od połowy 11 wersetu. Kontekst pokazuje, że chodzi o Pana Jezusa Chrystusa, dlatego tutaj kursywą dodane jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest Słowo Boże z Dziejów Apostolskich, 4 rozdział od 11 do 12 wersetu. Widzimy tu wyraźnie, że Pan Jezus Chrystus jest nazwany kamieniem węgielnym albo węgielnym. Co to jest kamień węgielny? Kamień węgielny w tamtej technologii budownictwa, ale prawdopodobnie i dzisiaj również to może być faktycznie tak używane, był to najważniejszy kamień, bez którego nie można było zacząć budowli. Dopiero do niego dołączano kolejne kamienie, żeby powstał dom. I tak samo jest z nami. Jeśli nie zaczniesz budować Panem Jezusem Chrystusem nowego życia, to wszystko, co budujesz, jest bez wartości. Pan Jezus Chrystus jest kamieniem, który musisz uczynić pierwszym kamieniem. Bez Niego budowanie jest pozbawione jakiejkolwiek wartości przed Bogiem. Wszystko, co budujesz bez Jezusa Chrystusa, ulegnie zagładzie i będzie przez Boga ocenione jako nic niewarte, bezwartościowe. I dlatego kolejny werset mówi, nie ma w nikim innym zbawienia. Dokładnie tak jest, że Pan Jezus Chrystus jest jedynym, przez którego można osiągnąć zbawienie. Jest to wyjątkowo ekskluzywne. To jest może mało popularne słowo, bo dziś lubimy słyszeć rzeczy raczej o rzeczach inkluzywnych, o takich, żeby obejmowały jak najwięcej różnych wariantów. Ale jeśli chodzi o zbawienie, to widzimy, że Słowo Boże jest jednoznaczne. To jest tylko i wyłącznie ograniczone do dzieła Pana Jezusa Chrystusa zbawienie i tylko do Pana Jezusa Chrystusa osoby jest ograniczone zbawienie. Nie ma innej drogi i nie ma innego wykonawcy zbawienia. Tylko Jezus Chrystus. To jest zupełnie jasne z tego fragmentu, że nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma możliwości, żebyśmy się pod innym imieniem mogli powoływać przed Bogiem.
Jest to tylko i wyłącznie imię Jezusa Chrystusa. I dlatego warto zaufać Jezusowi, bo tylko zaufanie Jemu, tylko zaufanie Panu Jezusowi Chrystusowi ma jakąkolwiek wartość przed Bogiem. Zaufaj Jezusowi, aby być uratowanym przed należnym Ci piekłem. Zaufaj Jezusowi, aby uniknąć należnego Tobie sądu. Zaufaj Jezusowi, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo budowanie Twojego życia bez Jezusa jest kompletną pomyłką. Kolejny fragment jest z Ewangelii według świętego Jana, 14 rozdział. I tu przeczytamy trochę więcej Słowa Bożego, 11 wersetów. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze jest miejsce z Galacjan, 2 rozdział, 16 wiersz, potwierdzający tę myśl, że nie jest to zbawienie z uczynków, jest to zbawienie tylko i wyłącznie z działania Bożego. I jeszcze oprócz tego musimy mieć świadomość, że to jest tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Więc Galacjan 2 rozdział. Galacjan 2 rozdział, 16 werset w tych niebieskich Nowych Testamentach, strona 240. Tutaj apostoł Paweł mówi do Galacjan takie słowa, pisze takie słowa. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. I tutaj Paweł używa bardzo mocnych słów. Nie tylko wierząc, ale też wiedząc. Wiedza to jest coś, o czym mamy zupełną pewność. My to wiemy. Wierzymy, ale również wiemy. I wiemy, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków. Uczynki prawa to są takie uczynki, które zalecane są przez różnego rodzaju dobre kodeksy dobrych manier. Jednym z takich kodeksów dobrych manier jest tak zwane 10 przykazań. To są dobre rzeczy. I ludzie generalnie dużo lepiej żyliby, gdyby wszyscy przestrzegali tych 10 przykazań. Natomiast to, aby przestrzegać tych dobrych manier, dobrych uczynków z takich różnych spisów dobrych zasad współżycia między ludźmi, to jest obowiązek człowieka. To nie jest coś, co zarabia nam u Boga jakieś punkty. My jesteśmy zobowiązani być w porządku. To nawet widać w naszym postępowaniu z ludźmi, których wyjmujemy spod prawa, czyli przestępców. Rozprawa, jeżeli złapiemy złodzieja, nie polega na tym, że wyliczamy jego dobre uczynki, że on jest dobrym sąsiadem, mówi dzień dobry, że nikogo nie zabił, że nie zdradzał żony. Tylko koncentrujemy się na tym, że wziął i ukradł. I tak samo jest z nami. Nie ma mocy usprawiedliwiającej nas to, że przestrzegamy zasad. Bo my jesteśmy obowiązani te zasady przestrzegać. Prawda niestety jest taka, że każdy z nas łamie te zasady.
prawda jest niestety taka, że nawet jeśli sami sobie robimy własne zbiory zasad, własne prawo każdy z nas by sobie sam napisał, to też sam to potem złamie i podepcze. Złamie swoje własne przymierze. Ja sam wielokrotnie to doświadczyłem. Robiłem różnego rodzaju zobowiązania. Będę się codziennie grzecznie uczył 4 godziny. Nie wyszło. Albo, że będę coś tam robił od nowego roku. Nie wyszło. Im bardziej obniżałem tą poprzeczkę prawa w swoim życiu, tym bardziej nie wychodziło. I myślę, że to jest doświadczenie, które każdy z nas na własnej skórze już doświadczył. Że nie tylko praw Bożych nie przestrzegamy, ale nawet jeśli byśmy całkowicie chcieli mieć swoje własne reguły, niezależne od Boga, to też ich nie przestrzegamy. Więc człowiek taki jest, że łamie wszystkie reguły. Ale nawet gdyby ich przestrzegał, gdyby przestrzegał prawa Bożego w całości i uchybiłby tylko w jednym, jeden raz, to jest potępiony. Tak jak ten złodziej, którego potępiamy za jedną kradzież. To nie jest tak, że on zostanie puszczony dlatego, że poza tym, że ukradł, nie był przyłapany na żadnym innym uchybieniu prawu. Będzie skazany za to, na czym został przyłapany. A wszystkie nasze grzechy są znane Bogu. On nie musi nas przyłapywać. On doskonale zna każdą naszą myśl. On zna doskonale wszystkie nasze plany. On doskonale wie, co w zakamarkach naszego serca myślimy. I już to nas potępia. A co dopiero to, co wykonaliśmy? Czym jest w ogóle usprawiedliwienie? Usprawiedliwienie to jest poczytanie, policzenie komuś, że jest osobą sprawiedliwą. Czyli taką, która nigdy nie zgrzeszyła. A więc czystą, świętą przed Bogiem. I aby dostać się do nieba, aby nie pójść do piekła, aby być na zawsze z Bogiem, to trzeba być świętym, sprawiedliwym przed Bogiem, w Jego oczach. Jest to ludzkim wysiłkiem w ogóle niemożliwe. Całkowicie niemożliwe do wykonania przez człowieka. Ale Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty zamiast ciebie. Twój grzech, twoja grzeszność, wszystkie twoje upadki zostały przypisane Panu Jezusowi. On na drzewie krzyża niósł twój grzech w tych 3 godzinach ciemności. On wręcz został nazwany, uczyniony grzechem. I On na krzyżu Golgoty zastąpił ciebie w sposób doskonały. Ja jestem Bogu wdzięczny, że zastąpił mnie na krzyżu w sposób doskonały. On zastąpił każdego człowieka, który do Niego przyjdzie z wyznaniem grzechów. To jest przywilej każdego, że może zostać jego grzech przypisany Jezusowi Chrystusowi, bo On umarł za grzechy wszystkich ludzi, bez różnicy i bez wyjątku. Nie ma żadnych ograniczeń. Wystarczy, że teraz z tego doskonałego dzieła, dokonanego na krzyżu Golgoty, skorzystasz przed Bogiem, powołasz się na to, że Jezus za ciebie umarł na krzyżu. I już wtedy jest ta sprawa twoich grzechów uregulowana. Co z tą sprawiedliwością? Sprawiedliwość twoja właśnie polega na tym podwójnym przypisaniu, że po pierwsze
Twoje grzechy zostały przypisane Jezusowi Chrystusowi, a świętość Jezusa Chrystusa może być Tobie przypisana, jeśli przyjdziesz do Jezusa i wtedy będziesz poczytany jako święty i sprawiedliwy przed Bogiem. Świętością Chrystusa będziesz wtedy przed Bogiem obleczony. To jest właśnie to, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa przed Bogiem jesteśmy poczytani jako ci, którzy nigdy nie zgrzeszyli. Fakty wiemy, że są takie, że każdy z nas na własną drogę zboczył, ale jeśli uwierzymy i wierzymy, ufamy, zaufamy Jezusowi Chrystusowi, to na podstawie tej doskonałej ofiary krzyża cała świętość i sprawiedliwość Jezusa jest przed Bogiem przypisana nam. Bóg na nas patrzy jak na Jezusa Chrystusa, jak na skrytych, schowanych w Jezusie Chrystusie. A te nasze grzechy zostały przypisane Jezusowi na krzyżu Golgoty. I ten fragment właśnie to mówi. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Teraz przechodzimy do fragmentu z Ewangelii Jana, 14 rozdział. Te słowa Pana Jezusa Chrystusa i rozmowa Jego z uczniami znajduje się w niebieskich Nowych Testamentach na stronie 140. I Pan Jezus tutaj mówi: niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam: idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Powiedział do niego Tomasz: Panie, wiemy, dokąd idziesz. Jakże więc możemy znać drogę? Jezus mu odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz go znacie i widzieliście go. Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi. Widzimy tu wyraźnie, że Pan Jezus znowu wypowiada się w sposób uspokajający nas. Mówi, żeby nasze serce się nie lękało. Niech się nie trwoży, niech się nie lęka wasze serce. Wierzycie w Boga i wierzcie we mnie. Wierzcie i we mnie. I w jaki sposób Pan Jezus nas uspokaja? Uspokaja nas w taki sposób, że jeśli zaufamy Jezusowi, jeśli ufamy Jezusowi, to dom Jego Ojca jest również naszym domem.
bo mówi, w domu mego ojca jest wiele mieszkań. Jest to bardzo uspokajające, bo jak nasz namiot się rozpadnie, nasze ciało, to mamy mieszkanie u Boga. Właśnie dom z nieba. W tym domu będziemy mogli mieszkać razem z Jezusem i razem z Jego Ojcem. Jest to zapewnienie. Jeśli zaufamy Jezusowi, to to zapewnienie staje się naszą własnością. I Pan Jezus jest kimś, kto zawsze mówił prawdę. On nigdy nie mówił fałszu, nie kłamał. I tutaj znowu jest zapewnienie, że gdyby tak nie było, to przecież by nam powiedział. Ale właśnie tak jest. Są mieszkania w domu Ojca. Dla każdego, kto zaufał Jezusowi, jest miejsce w niebie, w domu Ojca. I to były słowa, które Pan Jezus powiedział przed ukrzyżowaniem, przed wydarzeniami na Golgocie, przed zmartwychwstaniem. I dlatego tutaj Pan Jezus mówi, idę, aby wam przygotować miejsce. Nasze miejsce w niebie zostało przygotowane właśnie na krzyżu Golgoty. Zostało przygotowane przez to, że Pan Jezus Chrystus umarł i oddał za nas życie, a potem to życie znowu wziął, bo ma moc je złożyć i ma moc je znowu wziąć. I tak właśnie zrobił, zmartwychwstając dnia trzeciego, po 3 dniach i 3 nocach. I Pan Jezus właśnie przez ofiarę krzyża przygotował nam miejsce w niebie. I potem jest kolejna zapowiedź. Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. I to wydarzenie, które tutaj Pan Jezus zapowiada, jest w wielu miejscach Pisma Świętego pokazywane, między innymi w 1 Tesaloniczan 4 rozdział od 13 do 18 wiersza, w 1 Koryntian 15 rozdział. To wydarzenie, które tutaj Pan Jezus zapowiada, nazywa się zabraniem wierzących do nieba. Nazywane też jest pochwyceniem. I to miejsce z tego 3 wersetu informuje nas o 2 rzeczach. Że po przygotowaniu, czyli po Golgocie, po śmierci Jezusa na krzyżu, będzie to miejsce już przygotowane w niebie dla nas. A druga rzecz, że Pan Jezus przyjdzie znowu i weźmie nas do siebie. Więc to są ważne rzeczy. Możemy zaufać Jezusowi, bo On nigdy nie kłamie. I jeśli zaufamy Jezusowi, jeśli zaufasz Jezusowi, to będziesz tam, gdzie On. Bo jest powiedziane, że to będzie w tym celu, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Jeżeli do tego czasu twoje ciało jeszcze się nie rozpadnie i będziesz jeszcze żył na ziemi w ciele, to Jezus zabierze cię z tej ziemi. Ponieważ tutaj jedynym punktem odniesienia w czasie jest śmierć Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, kiedy On przygotował nam miejsce w niebie, to znaczy, że to przyjście Pana Jezusa po nas może być w dowolnym momencie czasowym, może nawet być i teraz, za chwilę, może być dzisiaj. I jeżeli tak by było, to czy jesteś gotowy? Czy już zdążyłeś zaufać Jezusowi? Bo jeśli nie, to zostaniesz na ziemi, a wszyscy wierzący w Pana Jezusa będą zabrani. Bez ciebie. Zaufaj Jezusowi, abyś nie był pozostawiony. Dalej Pan Jezus mówi, a dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Na to powiedział Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz.
Jakże więc możemy znać drogę? Ten Tomasz jest tradycyjnie nazywany niewiernym Tomaszem, co jest wielką pomyłką. Bo w Jana, 20 rozdział, jest powiedziane, że Tomasz zapowiedział, że nie uwierzę, dopóki nie zobaczę znaków na jego rękach. I wtedy Pan Jezus pokazał mu znaki po ukrzyżowaniu w rękach i w boku. I potem Tomasz uwierzył i powiedział: Pan mój i Bóg mój. Pan Jezus na to powiedział: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ale Tomasz jest wierzącym Tomaszem, a nie niewierzącym. On jest w niebie. On jest zbawiony. Określenie niewierny Tomasz jest głęboko niesprawiedliwe i nieuczciwe. Bo Tomasz uwierzył, nazwał Jezusa swoim Panem i nazwał Jezusa swoim Bogiem. I tutaj widzimy, że ten Tomasz zapytał Pana Jezusa, jakże więc możemy znać drogę? A Jezus na to odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Mamy potwierdzenie, że tylko przez Pana Jezusa Chrystusa jest droga do Ojca. Że tylko przez Pana Jezusa Chrystusa jest możliwe poznanie prawdy. Że tylko przez Pana Jezusa Chrystusa jest możliwe prowadzenie szczęśliwego życia. Bo Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Pana Jezusa. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. To też jest kolejny punkt, dlaczego warto zaufać Jezusowi. Jeśli zaufamy Jezusowi, będziemy znali zarówno Jezusa, jak i Ojca. Pan Jezus tu wyraźnie mówi, że Go znacie i widzieliście Go, nawiązując do tego, że On już w ciele 3,5 roku chodził z uczniami. 3 lata chodził z uczniami po ziemi. I wtedy inny uczeń się włącza i mówi: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. A Jezus mówi zaskakujące słowa: tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Bo tak właśnie jest, że Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Tak mówi Ewangelia Jana, 1 rozdział, 18 werset. Że właśnie pełne objawienie Ojca jest w Jezusie Chrystusie. Tylko On objawił, kim jest Ojciec. I dlatego Pan Jezus tu mówi, jak możesz mówić: pokaż nam Ojca. Zaufanie Jezusowi jest gwarancją tego, że będziesz znał Boga, że znać będziesz Boga Ojca, bo Pan Jezus o Nim doskonale opowiada. On jest jedynym źródłem wiedzy o Ojcu. Jeżeli znasz Jezusa, znasz Boga, bo Jezus jest Bogiem objawionym w ciele. Kontynuuje Pan Jezus: nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, On dokonuje dzieł. Jednoznacznie Pan Jezus tutaj pokazuje, że wszystko, co czynił na ziemi, to było działanie Ojca przez Niego, bo Ojciec w Nim mieszka. I dalej nawołuje Pan Jezus: wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi. Więc to wezwanie: wierz Jezusowi, zaufaj Jezusowi, jest dzisiejszym punktem naszego życzenia dla każdego, kto jest na tej sali, każdego, kto słucha tych słów ze Słowa Bożego. Wierz Jezusowi, zaufaj Jezusowi.